Uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Święta Wojska Polskiego oraz ku czci bohaterów Bitwy Warszawskiej odbyły się w Tomaszowie. Organizatorami obchodów były 25. Brygada Kawalerii Powietrznej i Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim. Po uroczystej mszy świętej na dziedzińcu kościoła pułkownik Roman Stasiak podczas swojego wystąpienia przypomniał wydarzenia sprzed 93 lat, podkreślając rolę młodzieży w bogatej historii polskich walk narodowo-wyzwoleńczych. Co prawda można powiedzieć dużo o wojnie polsko-bolszewickiej, która była wojną zaplanowaną, zaborczą wszystkich państw europejskich. Bolszewicy chcieli być panami tych wszystkich ziem, ale na skutek tak zwanego cudu nad Wisłą, bitwy, tej krwawej bitwy, Marszu Czerwonego, który im się nie udał na Warszawę. Tam, gdzie brali udział legioniści, tam, gdzie brała pierwsza kompania i druga kompania, która się składała z ludzi młodych, z ludzi harcerzy i młodych ludzi z szkół średnich. Tam ich wielu poległych. Możemy brać przykład. Począwszy od tej wojny, właśnie od bolszewickiej wojny, powołać się na młodzież w obronie Lwowa, która występowała, i młodzież oczywiście w obronie Warszawy, w Powstaniu Warszawskim, która występowała. Te wszystkie wojny działały oczywiście na wolność i niepodległość Polski. Walczyła tam młodzież i przynosiła tą wolność nie tylko młodym, ale i starszym pokoleniom. W Kaplicy Pamięci Narodowej delegacje złożyły kwiaty.